Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dying Light, a ze mną... Hello. Ognisty 6-4. 4-6. Uwaga! Trochę nas tu nie było. Ile? Parę miesięcy, nie? Za 3 chyba. Może. No dobra, nevermind, lecimy dalej. Aktualnie mam już przyjętych kilka questów. Dzięki, stary. Ocaliłeś moją żałosną dupę. Super. O, jeszcze muszę 5 takich ocaleńców ocalić i dostanę achievement. Spoko. O, cyk, postrzegające grzybki. Dobra, tu mam jakby coś dwa te. Dwa hangary. W jednym mamy tego. W jednym mamy ha... Co się kurwa stało? To nie ja. Dobra. W jednym są haki do znalezienia. W drugim... ten. W drugim jakieś rzeczy dla typa. Bardzo wygodnie się widzę, to zapadło. Otwieranie zamku. Dobra, chodź tu do mnie, nie? Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ci... Au! Dawaj, kto pierwszy zabije zbója. Ale dołącz do wy... Miałeś dołączyć do wyzwania. Nie zrobiło się. Pierwszy. Ta, pierwszy. To wyzwanie nawet nie było w mocy, więc sorry, ale nie, nie byłeś pierwszy. No jak to? Normalnie. Dobra, plądrujemy. Szukamy haków. Gdzieś kto pierwszy. Ej, by the way, moglibyśmy zrobić sobie jeszcze akcję w więzieniu. Kurwa. No, nie wierzę. Jak to, gdzie się kopało było? Jak tam, gdzie skaczesz, to musisz przytrzymać. Wróć. Nie, czekaj. Ja mam dobra tak. Nie, na lewym bumperze, sorry. Tam, ale gdzie nie. Ten... Czy u mnie jest to na lewym bumperze? W sumie nie wiem, gdzie to jest u ciebie. Zobacz, czy na kontrolu tego nie masz. Dobra, pod E mam. Pod E? I znalazłem. Kolejny. To jest słaba akcja, no ale dobra. O, plan. Miło. Elektro baseball. Gdzie? Gdzie? O. Okej. Okay. Wyłażę stąd w takim razie. No co to zmieni? Come on. Wyłaś stop. Ej, what the fuck? Ej, użyłem kotwiczki w świetlik i wspiąłem się przez teksturę. XD. Ej, nie pamiętam, gdzie się zmieniało. No nie, nie. Halo, where terpentyna? Idziemy zabiłeś coś? Tak. Idziemy do niebezpiecznej strefy. W sensie do tej? Do czerwonej. Możemy spróbować. Może tym razem pójdzie nam trochę lepiej. Zgląda jak spał. Dachuj. Jezu, tu jest terpentyna, Boże. Kolejny. Chodź do mnie, bo mam... Jestem przy tej strefie. Przy czerwonej? No. To ją po prostu odpal, to dołączę do ciebie z tego, nie? Z fast travel. Zacząłeś się tam strzelać? Serio? Powiedz mi po co?
Zasłyszałem strzały, same się raczej nie pojawiły. Ja nic nie wiem. Nie mogę się ruszać. O. Ciekawe czemu. Robimy rozróbę, czy... Fuck! Droga pod napięciem. Także lepiej uważaj, czy trafisz. Ja przed chwilą trafiłem o jeden raz za dużo w podłogę. A tam... Gadasz. O co? O co? O! To jest właśnie to, co mamy tutaj znaleźć. Cholera, przełącznik nie działa. No, ale na szczęście prądu już nie ma, więc tyle dobrego. Gdzieś tu były jeszcze te drzwi. Umarz mi trochę, bo ja nie. Zrób se. 5 wytrychów robisz chyba z jednej jej części metalowej, więc jakby... Narób sobie tego trochę i miej spokój. Ja mam chłopie 95 wytrychów. Ja mam czego większość tak naprawdę zgarnąłem tylko po prostu z więzienia. Ja nie mogę. Mam 63 i nie mogę użyć wytrychu tutaj. No. A jak chcesz użyć wytrychu w momencie, w którym ja kurde używam? O, przepraszam. Wiesz, co mnie boli w tym karabinie? Potrzebny wytych. Ja mam 63 wytych. No, weź ty to otwieraj. Wiesz, co mnie boli w tym karabinie? Amunicja? Nie, fakt, że nie strzela ogniem ciągłym, tylko muszę go tak pojedynczo wciskać. A to nie właśnie fajne. Nie, to jest idiotyczne. Zobacz, czy możesz tą drugą skrzynię otworzyć. Yeah. No nie mogę. No jak? Nie, czemu nie możesz? Nie wiem. Potrzebny wytrych. No to zrób se wytrychy do jasnej cholery! Ale mam. O Boże. Mogę zrobić 63. Kurwa, ja ci pierdolnę zaraz. Oko za jakaś niebieska. No to ci się lepszy lód trafił. Ja dostałem jakąś jakiś chujowy czekam. Zielona kresla. Tu masz jeszcze te szafki, nie? Możemy? Nie. Cie. No minąłeś, chłopie, szafki. Jeszcze je tam pootwierałem przed chwilą. Czuszki z zombiaczków do zebrania. No i tyle z tej miejscówki. Tam że jakaś ciekawsza będzie. No... Wiesz, to jest po prostu mała miejscówka, w której jak chcesz, to możesz sobie farmić i farmić i farmić te. Ciekawszą miejscówką jest ten parking, na którym masz od chuja przemieńców i jeszcze był... Jak pierwszy raz go przechodzisz, to masz tego. Czemu ty polazłeś do końca? No bo... Lopie, ominąłeś jeden zrzut. Jak tyś tam? No pomyśl, jak tutaj wlazłem. O. Ślepy jesteś? Nie, ja nie jestem ślepy, ja po prostu sobie otwieram rzeczy. Czemu go nie widziałeś od razu? O, ziomek! Trochę... Chyba... nie żyje. No nie żyje, bo go przed chwilą zajebałem. A. Tego. Dobra, kurde, pojawia mi się teraz coś, co się nie powinno... Se...
Serio, trudno otwieranie zamku, a w środku tylko pieniądze? No, come on. Dobra, jestem przy questie. To wieża Fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffer. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais, to Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze Jeff. Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. A to tak, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. Spoko. Bawi mnie trochę to jego gadane, że on jest kurde niezastąpiony, a jak miał z nami walczyć, no to zginąłby szybko. Jeśli uważacie, że nie macie szans na powrót do wieży, szukajcie najbliższego schronienia. Powodzenia, Ferajna. Dobra, chodź, lecimy już od razu po te. Albo czekaj, ja pójdę w jedną stronę, ty pójdź w drugą. Przeszczędzimy trochę czasu. Kurde, chciałem zabić tego z powietrza. Co się da? Kurde, unik miałem zrobić. Na zdechu. Co zabiorę? Proszę dać do tego zaworu, czy nie? To, to jest tyle wysoko. Nie, on jest tam. Szkoda, że nie ma w rzeku przetrwania jakiegoś takiego skilla, który pozwalałby zbierać wszystkie te rzeczy naraz, nie? W jakim sensie? Że jak masz kilka paczek albo kilka trupów do przeszukania, to nie wiem, masz... To przeszukujesz jednego, ale na przykład ściemnia się ekran i dostajesz na łupy ze wszystkich trupów, nie? Bo naraz zbierają się wszystkie paczki. Tak dla przeoszczędzenia czasu i drobnego realizmu. Wiadomo, jakbyś wziął jedną paczkę, nagle zebrał wszystko, bo przeszukał jednego trupa i nagle masz wszystkich przeszukanych, no to jest trochę mało realistyczne. Jak wejść do ciebie, ziomuś? To było intrygujące. A gdzie ty chcesz wejść teraz, przepraszam bardzo? No bo tam do niego, jak spojrzysz tam na dół, to tam trzeba wejść jakimś tunelem. Łapy ode mnie. Precz! Stary, weź zmień tę broń, żeby nie było porażenia, bo potem nie idzie tych tyłu przeszukiwać. Idzie, patrz. Bez damage'a nie idzie. Jeszcze dalej. A myślisz, zabiję przynajmniej to na hita? Zaraz, żeby dalej to. Odkręciłem lokalne zawory i otworzyłem główną śluzę. Aha, to z linami balastowymi? Że z czym? Na płomienną zgagę, czy wam wszystko trzeba jak krowie na jedy? To oczywiste, że trzeba zamknąć wszystkie zawory na linii błękitnej, żeby zrównoważyć ciśnienie. Pośpieszcie się, albo będziemy puszczać więcej gazów niż babcia na święta. Co to za porównanie w ogóle było? Ile ty masz tych przemieńców tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu? Siema.
przodu. Hej! Wytrwały chłopak. Wytrwały, mówisz? Troszkę dostał. Cześć, kolego. Nie zetrzało, tylko bardziej wytrzymało. Dobra, ja cię ubezpieczam. Zakrętaj zawory. Komandorze. Nie jesteście w marynarce, Fiał. Przywołuję was do porządku. To jest zadyma na własne życzenie, co nie? Mam pazurę jak Wolverine. No nie do końca. Ej, zwaj za mnie, zwaj za mnie! Ziemia skacze. Stary, one ci potrafią zrobić skok jak predator. Z drugiego końca budynku. Czekaj. Chcę się podleczyć. Chodź tu, git. Dawaj no. Padł? Padł. Dobra. Zombie czy przemieńce? Przemieńce? Nie, zombie. Przemieniec też. Padł? Jakim przyciskiem było... A, to masz na napadzie grać. Jak przeładowanie, to pewnie pod R. Czekaj, lepszy. A to wiem, branżone, to cię obrano. A, straciło. Wow, dużo straciło. A, to jakieś pułapki. Dobra, pal go, pal go! O, to zdzielę go. Dobra, stój, nie strzelamy już. Wszystko strzelasz. Ja cały czas biję. Dobra, no bo mówiłem, że cię ubezpieczam, nie? Ale amunicja mi się skończyła. No i co mi chciałeś pokazać? Do tego wana w las przemienić. Może jest w tej torbie? Tak, jasne. No zmieścił się. chyba jakby był tym gównem z FNAF-a, jak to się nazywało. Komandor Zemil, dzień dobry. Dobra robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. To co, ty uciekasz? Ja tu postoję. Ale ty wiesz, że to się wysadzi w powietrze, nie? Ja przeżyję. Nie takie, że to nie moje pierwsze rodeo. Widzisz, wszystko gra. Co to do cholery było? Co mówiłeś? Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem. Co za ulga. Mówiłem ci, jest niezastąpiony. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. Wiesz co, bo... Jeff chyba nie przeżył. No a co ty nie powiesz? Kurde, dubeltówka z niego wypadł. Jaki to jest skam? Czaj to. Jak Sarge to przechodził, to mu wypadła chyba legendarna dubeltówka.
a miał mniejszy level przetrwania niż ja mam teraz. Ja mam maksymalny level przetrwania, a wypadła mi kurde niebieska dubeltówka z tego typa. Grawia, że czytujesz. 900 obrażeń. Grawia, że czytujesz. 900 obrażeń. Ta, no wątpię. Bo to tak nie działa. Nie mam naboju. Ile mi ta dubeltówka się wylosowała? 3000, no prawie 3200. No, tylko że ja mam... O! Okej, dobra. Ciekawe. Mam dwie dubeltówki. Jedna niebieska, druga jest ten, druga jest pomarańczowa, a biją tyle samo damage'a i tyle samo kosztują. Trzymaj. Przedaj to. Co? Co, nie chcesz dubeltówki? Mam swoją. Ja sobie mogę zrobić swoją, zacznijmy od tego. To stary, wiesz co? Mam taki pomysł. Na takie akcje to my byśmy potrzebowali robić tak, żebyś ty sobie też nagrywał na OBS-ie jakby swoje podejście, żeby taka druga kamerka była. Za czas tak latam i tutaj szukam po prostu trasy. Bo na przykład teraz ja bym sobie z chęcią zobaczył, o co chodziło z tym samochodem jeżdżącym, nie? Bo ja na przykład nie wiem, będzie o co kamer, że samochód jak jeździ. Auto wyjechało, jakby rozwaliło bramę, tak... Wyjechało na pulpecie, rozwaliło bramę. No ale o to chodzi, masz tylko ten. Dobra, zabrałeś ten dynamit? No. Dobra, to chodź, to wracamy do Jafara w takim razie. Aha, to by tam misję jeszcze mieliśmy zrobić. Chciałem po to iść, żeby tego questa wykonać, nie? Ale no... Dotarłeś tam o wiele szybciej niż ja, bo ja się jak skończony idiota machałem... z dojściem w ogóle w tamto miejsce. Ja myślałem, że to jest ten... jakiś dodatkowy quest. No bo to był dodatkowy quest. Mam dla was haki. Niesamowite! Nie doceniliśmy go! Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Ja się aż dziwię, że oni... że nikim nigdy w mordę nie dał, bo oni się aż proszą o to. Wow. Jafar, ludzie Raisa naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto. Dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk, mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Będziemy w kontakcie. Okej. Okay. Jeszcze tutaj ziomek. Tutaj też jesteś ty potrzebny, bo to ty masz większość tych rzeczy. Masz je? Masz je? Pokaż mi! Tak! O tak! Stary, wspaniale! Zaid będzie żył! Zapowiada się początek pięknej... Nie jesteśmy przyjaciółmi! Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jak je robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Shut the fuck up. Teraz to już chuj... Teraz to już chuj z tym. Czekaj. Nie ma, czekaj, teraz za późno. Teraz wylę do... Teraz szybko do zrzutu, zanim to zapierdolą. Padaj stąd. Nie twoja sprawa. Żyje? Nie spodziewałeś się takiej strzałki, co? Jakim cudem oni jeszcze żyją? Już nie. Chłopie, weź go dobij normalnie. Jak? Stosowną umiejętnością. Gdzie ty jesteś? Pokaż mi łuk. Nie chciałem triggerować płotów. Pokaż mi łuk, jak działa. No, jak działa łuk, stary? No ale jak się z niego strzela? Pokaż.
Trzymasz. No ale... Ciskasz trigger. Cyk. Przytrzymujesz, naciągasz. I masz strzały zwykłe. Masz strzały elektryczne. Masz strzały zapalające. I masz strzały wybuchowe. Pokaż mi. Tylko wybuchowe, jak wiadomo, są rzadziej pożądane. Przez to, jaki hałas robią. Ale kto wie, może w jakiejś misji będą fajne do wykorzystania. Dobra, no to już będzie chyba wszystko, jak mi się wydaje, nie? W ogóle ty możesz sobie zrobić łuk, czy mam ci dać jakiś? Czy mam ci dać jakiś? Możesz mi dać. Więc pamiętaj, strzelanie z łuku jest bezgłośne. No właśnie dlatego ci mówię, żebyś mi pokazał. Dobra, daj mi zwykłe strzały. No i dalej, strzały też możesz kupować, jakby ci się skończyły, ale możesz też je tworzyć. Dobra, czekaj, czy ja mam jakiś... Ja powinien mieć jakiś łuk w skrytce, tak mi się wydaje. Zapomnij o zrzutach i porozmawiaj z Raisem. O, mogę zrzuty oddać. Trzymaj. Możesz zwykły łuk zabrać z tego, od typa. Ale nie ja ci mogę dać taki lepszy. Muszę skrytkę zobaczyć, czy mam to w skrytce właśnie, czy... Muszę go skrafcić. Nie mogę, bo to jest jako... Mam dla ciebie ekstra. Brak pieniędzy, żeby kupić przedmiot. No, pamiętam, że ja mam ale pieniądze. Ty nie kupujesz u Alfiego. Nie wiem, ale jak chcę od niego kupić, to... Czekaj, łuk strażnika... Dobra, to ci mogę dać. Co to jest? Plan no, powiedziałem ci przed chwilą, co? Ej, tu są jakieś plany czasowe. Twarze ograniczone czasowo. Kup sobie to, 600... To nie, to jest to, co ty możesz mu sprzedać za jakiś ten... Nie, przedmiot dnia. Kup, przedmiot dnia. Plan kluczy beta Franklina. A takie coś, a to ja tego nie mam. No. Dodane do broni, do walki wręcz, poraża wrogiego... A to ja to mam na broń. Gdzie ty jesteś? Stoję obok ciebie. Nie, bo stałem w tobie i nie widziałem cię. Dobra, stań tu. Mój prezent dla ciebie. Ja tylko to muszę... Dobra, to mogę sprzedać, to rozłożę. Mój prezent dla ciebie. Taki oto łuk. Jesteś na bezpiecznym obszarze. No ale możesz to podnieść przecież. O. Zobaczmy. Jak chcesz, to ci mogę ewentualnie skrafcić lepszy. Nie masz już tego przedmiotu, bo nie masz odpowiedniego dodatku. Jak? Nie masz hordy Bozaka? Nie. Ja nie mam chyba żadnego. Nie wiem, musiał zobaczyć. Da się zobaczyć w grze. Wow, stary. To ty jesteś strasznie w dupie. O ty, o, czekaj, serio nie mogę go sprzedać? Choroba Bozaka. Mogę to rozłożyć? Żadnych danych. To jest intrygujące. Mogę tylko łuki ulepszyć, ale o dziwo nie mogę u tego typa sprzedać żadnego łuku. Nie wróć, mogę sprzedać zwykły łuk, ale nie mogę tego sprzedać. Nie dawaj żółtego. Mi tych żółtych, bo żółte to są jakby z DLC albo eventowa. Dobra, to odkupię. To odkupię. Chuja od niego odkupię. A dobra, to jest kolejne wyzwanie. Dobra, czekaj, zobaczę, czy mogę zwykły jakiś łuk skrafcić i go dać po prostu. A masz kuszę? No kuszę mam chyba w skrytce. No mam. Udar. Nigdzie w kusze nazywa się udar. Metał łuk LEDowy mam. Jeden. To jest taki sam, jaki ja mam. Zrzuć.
Zobaczmy, ale to jest też żółty i dlatego nie wiem, czy to czy zadziała. Zobacz, jak ten nie będzie działać, to żółtych nie możesz mi rzucać. Ale ja nie mogę żadnego innego skrawcić. Zwykły łuk mogę ci najwyżej tylko wyciągnąć z tego. No to nigdzie weź mi zwykły, nie jak się lepiej znajdzie, to mi dasz potem. Dobra, masz tutaj łuk LEDowy. Zobacz. Możesz używać? Nie. No. I to dalej go z powrotem. 480 obrażeń. Co? Ma 4000 obrażeń, a nie 400. Nie, mi pokazuje 480. To są obrażenia. Czekaj, to ma ile? Tyle. No tam mi pisze 480. U ciebie. To nie, nie wiem. Ja mam siłę ognia na tym łuku 5280. Czekaj, także bije w chuj. Daj mi strzałę jedną, chociaż tą wybuchową albo jakąś. Ale nie możesz używać strzałek, nie masz łuku. Ale mam kuszę. Ale do kuszy nie używasz strzał, tylko bełtów. O Jezus. Jakiś bełt ci mogę mogę ci jakieś bełty nakrawcić, czekaj. Dobra, bełta to jest czekaj, skrawka. Podmuch czekaj, wiatru. Nie, nie, został. Nie, ja sobie skrawcę bełta. Bełt, bełty... Dobra, zrobię ci po jednym. Bełty dobra, uderzeniowe. Zrobię bełty toksyczne. Jednak nawet bełta nie mogę zrobić. Bełty ogłuszające. Jak ja mam? Zobacz, czy masz te kusze. No mam kusza udar. Mam ją... Aktywuj płod... No, nie chcę płota pod napięciem. Gdzie zawsze są pierwsi. Gdzie jest płot pod napięciem? Co to? Wow. Tak, to. A jak to teraz? A. Wow. Tam gdzieś masz... No, jak to z... no, tutaj. Dobra, chodź tu, rzucę ci kilka strzał. No się chyba, to tam trzeba albo gdzieś kliknąć, albo samo się striggery. Tfu, strzał, bełtu. No, dobra. Ekwipunek. O! O kurde, czekaj, czy ja teraz mogę to w ogóle wyciągnąć? Mogę, dobra. Toksyczne bełty. Upuść wszystko. Podniosłeś? Zmień bełta. Bełty uderzeniowe. Dobra, jakiś zombiak. Bełty ogłuszające. Mogę ci jeszcze ewentualnie stalowe bełty zrzucić, chcesz? Czekaj, ogłuszające, uderzeniowe. Uderzenie to jest pewnie wybuchowy, co? Zobaczymy. A. Masz jeszcze kilka stalowych bełtów. A nie, to nie, to jest jakiś typek. To sklepikarz. O, wow, kill off. 1700 obrażeń, 30 tysięcy. Kill off są jakoś średnio użyteczne, mi się wydaje w tej grze. Karabin policyjny. Ale głupie. O, łuk! Ej, łuk, on już tu mi. Mam coś dla ciebie, przyjacielu. No, on ma taki, on ma chyba niebieski łuk, co nie? No, ja mam niebieski. Ale no, czyli to jedyny, na jaki możesz sobie pozwolić tak naprawdę. Masz jakieś strzały, czy nie? Nie. Dobra. Żadnych? Dobra, skraftuję sobie już. Strzały, gdzie są strzały? Czekaj, strzały to ci ja zrzucę ci i bełty, i strzały, bo strzał to mam w chuj akurat. Nie mam, nie mogę. Czekaj, zrzucę ci po... Czekaj, masz 30 strzał. Ej, koleś, tutaj! 15 bełtów. Chcesz też strzały jakieś te? Wybuchające i tak dalej? To wybuchające, daj. Dobra, masz 30 wybuchowych. 7 elektrycznych. I 9 zapalających. Mam coś dla ciebie, przyjacielu. Jeszcze daj mi łuk. No przecież masz łuk. Nie mam. Mówiłeś, że sobie go kupiłeś przed chwilą. No to nie wkurwie mnie nawet. No mam kupić nic, mam pieniądze popsute. Muszę to jakoś naprawić. W kobach gry. Przecież mam pieniądze na minus. Ja pierdolę. Ej, koleś, tutaj. Zamknij mordę, sklepikarzu z łaski, żeby już wkurwiać.
Dobra, mam tutaj dwa łuki. Trzeba ogłuszające to było. Bełt, znaczy się. O, ale nie mogę korzystać z... Nie, to... Gratulacje, naprawdę, rób jeszcze większy raban. Mogę. Ej, koleś, tutaj! Stary, mnie nie obchodzi to, że możesz, ja tu nie potrzebuję mieć wirali w trzy dupy. Ale wirale są fajne. Są fajne do momentu, kiedy ci je ich napierdoli z 20 sztuk. Dobra, chodź tu. Masz? Czy tego też nie możesz używać? Nie, mogę, mogę. No i ładnie. Także obaj jesteśmy dumnymi posiadaczami łuków, tylko mi po prostu wygląda fajniej. To wybuchająco. Tylko że na tak wybuchu. Coś ty zrobił z tym wiralem? Czyli on strzałkę wybuchowy. Ciekawe na jaką odległość mogę strzelać. Wykurwię ci zaraz. No to nie ja, ja strzeliłem w tym wal. Daj mi za taką strzelę. Dobra. Dobra, skąd się wydurniać z tymi strzałkami? Do tego bezpiecznej strefy. Ało. A wziąłeś te plany stąd? Co? Te plany z dachu tego, tego. Nie, nie zebrałem. Dobra, trudno. Zaskakuj tutaj. Żegnamy się, odcinek kończymy. Będzie trochę do edycji. Ale najważniejsze jest to, że porobiliśmy co nieco fabułę. Mam tylko nadzieję, że w końcu się stygeruje ta fabuła główna, bo zaczyna mnie to trochę irytować. Mam zadania fabularne, układ z Raisem, zajrzę do Brekena i nic więcej. To... Nic tu się dalej nie pojawia. Nie wiem, czy to się zjebało i będę musiał teraz jeszcze raz przechodzić całą fabułę, czy może wystarczy, że zrobię coś konkretnego i gra się ej, w cudzysłowie naprawi. Weźmiesz te plany, czy tak? Jakie plany? No to są plany, no. Kurze. Tu. Tu. Gdzie jeszcze? No i tyle, tu powinno być w tym. Co zabrałem. Dobra, koniec. Żegnamy się panu, panie dziejaszku. Do widzenia. A z czego? Wybuchowo się pożegnam.